Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami trzecia kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Działo się sporo, nasze koszalińskie drużyny rywalizowały i u siebie, i na wyjeździe. No i niestety z bardzo marnym skutkiem obie nasze drużyny swoje spotkania przegrały. Gwardia Koszalin mierzyła się na własnym boisku z GKS-em Przodkowo. Warto zaznaczyć, że odkąd trenerem drużyny koszalińskiej jest Łukasz Drożdżal, Gwardia przegrała tylko jedno spotkanie ligowe i był to mecz właśnie z GKS-em Przodkowo w poprzednim sezonie. Porażka na własnym boisku Gwardii 1-2, zatem zapowiadał się ciekawy rewanż. Gwardziści dobrze rozpoczęli sezon od dwóch zwycięstw, natomiast GKS Przodkowo miał na swoim koncie zwycięstwo i porażkę, zatem wydawało się, że gwardziści mogą powalczyć o komplet punktów. No i tak się jednak nie stało. Jak to wyglądało? Obejrzymy teraz w skrócie. Gwardia Koszalin, GKS Przodkowo przed nami. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W trzeciej kolejce spotkań Gwardia Koszalin stroje czerwono-niebieskie podejmowała GKS Przodkowo. Faworytem wydawała się drużyna koszańska, która świetnie rozpoczęła sezon. GKS Przodkowo pozyskał kilku ciekawych zawodników, a także liczy na dobry występ w tym sezonie. Odkąd Łukasz Drożdżal został trenerem Gwardii Koszalin, zespół z naszego miasta przegrał tylko jeden mecz i właśnie z GKS-em Przodkowo przed własną publicznością. Zatem zapowiada się ciekawy rewanż. Na początku to goście mieli dobrą okazję do objęcia prowadzenia. Najpierw uderza Patok, nieczysto, Łukasz Stasiak broni Budnik, poprawka Krzysztofa Cysewskiego, jednak już zespalonego. Mimo tego na posterunku był bramkarz drużyny koszalińskiej. W odpowiedzi Gwardia. Wulkiewicz do Brzezińskiego. Simura zgrywa piłkę do Wąsowicza, strzał na bramkę, jednak uderzenie było niecelne. Kolejna akcja w wykonaniu gwardzistów, Wąsowicz do Brzezińskiego. Ten w indywidualnym rajdzie uderza i broni Patryk Kotłowski. Nie do końca skoncentrowany był golkiper Gwardii. Tutaj błąd naszego bramkarza. Na szczęście bez konsekwencji. Dobra akcja zespołowa GKS-u. Barzowski do Stasiaka. Ten jednak przegrywa pojedynek sam na sam z Budnikiem. Rzut wolny dla drużyny koszańskiej. Szymański zgrywa piłkę do Wąsowicza. Ten uderza z ostrego kąta prosto w poprzeczkę. W ataku GKS, niepewne wyjście Budnika, piłkę podbija Stasiak, jeszcze łapie piłkę Budnik, zderza się z strzałkiem, bez konsekwencji dla naszej drużyny. Przechwyt Gintera, zgranie do Brzezińskiego, ponownie piłka trafia do Sebastiana Gintera, dośrodkowanie wzdłuż bramki, piłkę wybija obrońca GKS-u. 37. minuta spotkania. Patok zgrywa piłkę do Franciszka Barzowskiego. Ten uderza i jest gol na 1-0. GKS Przodkowo w końcówce pierwszej połowy objął prowadzenie. Pierwsza bramka dzisiejszego spotkania. 1-0 dla gości. W drugiej części gwardziści próbowali odrobić stratę. Wojciechowski do Dondery, dośrodkowanie. Ginter fatalnie przestrzelił. Była to doskonała okazja do wyrównania stanu rywalizacji. Ryzykowne zagranie Wojciechowskiego do bramkarza. Na szczęście bramki w tym momencie nasz zespół nie stracił. Fatalny błąd Daniela Wojciechowskiego. Piłkę przejmuje Łukasz Kwaśnik sam na sam z bramkarzem Gwardii i zdobywa bramkę na 2-0. Była to 66. minuta spotkania. Fabian Słowiński próbował z dystansu, jednak broni Kotłowski. Kotłowski wybija piłkę daleko w stronę Stasiaka. Ten zgrywa do Łukasza Krzemińskiego. Doskonała okazja, broni Budnik. Próba uderzenia z dystansu Michała Majerczaka, świetna interwencja Budnika. Rzut rożny dla drużyny z Przodkowa. Paweł Rzepnikowski, uderzenie obok bramki. W odpowiedzi gwardziści. Brzeziański minął rywala. Uderzenie broni Kotłowski. W
Końcówka spotkania, rzut rożny dla gości, dośrodkowanie Krzysztof Sysewski, uderzenie Pawła Rzepnikowskiego i jest gol na 3-0. Była to 86. minuta pojedynku. Chwilę później w ataku gwardziści Wojciech Wójcik, jednak dobra i szybka reakcja Patryka Kotłowskiego i rezultat pozostaje bez zmian. Gwardziści kończyli mecz w dziesiątkę, drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Michał Szałek. Jeszcze GKS ma swoją okazję. Długo rozgrywana akcja w polu karnym, częsta wymiana piłek między zawodnikami GKS-u Przodkowo. Ostatecznie piłka trafia do Karola Domiana, ten uderza jednak niecelnie. Wybicie piłki przez Budnika, wprost pod nogi Stasiaka, ten uderza, asekuruje bramkarza Gwardii Wojciechowski i wybija piłkę. Ostatecznie rezultat już się nie zmienił, GKS Przodkowo pokonał Gwardię Koszalin 3-0. Wygrywając na Gwardii to w stosunku 3-0, no to tylko i wyłącznie podziękować chłopakom, bo wreszcie jak gdyby zrealizowaliśmy wszystkie założenia, które sobie przed meczem postawiliśmy. Okres przygotowawczy, właściwie sparingi wychodziły nam, no tak jak dzisiejszy mecz na to wskazywał, tak? Poprzednie mecze z Arką, czy też na Bałtyku Gdynia, szczególnie w Gdyni, mieliśmy problemy, zbyt dużo mieliśmy jednostek, które zagrały słabo. Dzisiaj, w dzisiejszym meczu właściwie linia defensywy zagrała perfekcyjnie, chyba Gwardia nie stworzyła za wielu sytuacji, żeby zdobyć bramkę. I mówię, i naprawdę po takim meczu, no cóż powiedzieć, tylko pogratulować chłopakom i cieszyć się i czekać na kolejne mecze. Na pewno w każdym meczu, tutaj w trzeciej lidze przy reorganizacji nie będzie meczu łatwego. Tutaj chłopacy dobrze wiedzą, że każdy mecz to jest na wagę utrzymania, tak? Bo w końcowym rozliczeniu każde punkty będą się liczyć i tak naprawdę nie wiem, czy się utrzyma 6 drużyn, 3, 4, bo to w zależności też od naszych drugoligowców, tak, zależy. I moi chłopcy są naprawdę tak nastawieni na zwycięstwo. Udało mi się w tym roku zebrać naprawdę, zresztą powtarzałem cały czas, że nie chciałbym mieć jednostek, tak, tutaj nie wiadomo jakich piłkarzy, chciałbym mieć zespół i wydaje mi się nawet atmosfera w szatni, to co wszystko się dzieje wokół klubu, wszystko idzie w dobrym kierunku. I myślę, że mecz z Bałtykiem, oczywiście, że tak jak mówię, każdy będzie ciężki, jednak jakby nie patrzeć, jesteśmy na pewno w takim meczu faworytem, tym bardziej, że gramy u siebie, gdzie lubimy grać. Mecz, każdy mówi, że Gwardia jest faworytem i ciężko by było mi w to uwierzyć, w te słowa, jak ktoś mówi, bo przede wszystkim zespół Przodkowa jest zespołem, mimo że drugi dopiero sezon, ale bardzo poukładany, ma bardzo ciekawych zawodników, między innymi tutaj obok siedzący Piotr Łakowski, który był także w Gwardii. Zespół, który tworzy kolektyw i był bardzo groźny, nie tylko w całym fragmencie, ale także w wyprowadzaniu szybkich kontrataków, podejścia do linii defensywnej przeciwnika i to było dzisiaj widać. My tak naprawdę ani razu nie zebraliśmy drugiej piłki, nie wygraliśmy pojedynku główkowego. To też było widać, że fizyczność jest po stronie rywala. Aczkolwiek mało było ruchliwości u nas. Nie chodzi mi o serce do walki, chodzi mi o założenia taktyczne, o to jak się przemieszczać na boisku, jak łatać wolne przestrzenie. No w tym spotkaniu tego zabrakło. Tak jak zabrakło nam tego w drugiej połowie z Bałtyku Gdynia i musimy nad tym cały czas jeszcze pracować. Porażka boli. Czy to by była na własnym stadionie, czy to było na wyjeździe, czy z zespołem z Przodkowa, czy z każdym innym, zawsze będzie porażka bolała zawodnika, trenera. Jeżeli oddaje się całe serce, zespół, mimo że oddał całe serce, nie wygrał dzisiaj. Po prostu byliśmy słabsi. Mecz wygląda pod tango rywala, nie nasze i to co się działo na boisku, odbyło się dla wyniku spotkania. Nam nic nie pozostaje jak dzisiaj lizać rany, jutro zapomnieć, a w poniedziałek przygotować się do meczu z Winnetą Poli. Ja zawsze uważam tak, jeżeli zespół gra dobrze, jeżeli zespół cieszy się grą, to sytuacje się będą stwarzały i będą wykorzystywane. I się po prostu mecz wygra, a dzisiaj ciężko było nam wejść w mecz i to będzie widać na meczu puszczonym w telewizji, że ciężko wchodziliśmy w mecz, opornie te sytuacje konstruowaliśmy i dlatego nie wygraliśmy dzisiejszego spotkania.
Czasami takie mecze po prostu bywają. Nie wchodzi się w mecz, rywal cały czas rozbija próbę gry konstruktywnej. No niestety, nie udało się dzisiaj. Pierwsze mecze może nie były najlepsze, ale dzisiaj wygraliśmy. Pokazaliśmy na boisku, że mamy charakter. Tak jak trener powiedział, byliśmy dzisiaj naprawdę kolektywem. I takie zwycięstwo cieszy. Teraz nic nam nie pozostaje, jak tylko po prostu cieszyć i wracać się do domu. W trzeciej kolejce spotkań Bałtyk Koszalin mierzył się na wyjeździe z drużyną Arki 2 Gdynia. Zespół koszański przystąpił do tego spotkania z 3 punktami na koncie za zwycięstwo nad Gryfem Słupsk w pierwszej kolejce. Arka 2 Gdynia rozpoczęła sezon od 2 porażek. Bez punktu przystępowała do spotkania z Bałtykiem Koszalin. I no niestety, Bałtyk od 12 minuty grał w osłabieniu. Czerwona kartka dla bramkarza drużyny koszańskiej. W ten sposób Bałtyk nie był w stanie rywalizować z Arką, no ale nikt nie spodziewał się tak wysokiej porażki. Arka wygrała to spotkanie aż 8-0. Co miał do powiedzenia po tym meczu trener Bałtyku Koszalin Tadeusz Żakieta? Posłuchajmy właśnie w nagraniu tuż po rozegranym meczu. Bardzo dobrze weszliśmy w mecz. Do 12 minuty, do momentu, a Skrzyński nie otrzymał czerwonej kartki za wyjście poza 16 metr, gdzieś na 25-30 metrze. Źle obliczył lot prostopadłej piłki i niestety musiał się ratować chwytem w ręce. To naprawdę gra nasza wyglądała rewelacyjnie. Zagraliśmy bardzo wysokim pressingiem. Praktycznie Arka do momentu tej kartki nie stworzyła sobie żadnej sytuacji, a powiem wręcz, że nawet nie wiem, czy przekroczyła środkową linię boiska. Wydawało się, że to kwestia czasu, kiedy zdobędziemy bramkę i no jakby udokumentujemy tą swoją dobrą postawę w pierwszym kwadransie, przede wszystkim bramką, tak, golem. Niestety stało się inaczej. Musiała nastąpić zmiana w bramce, wszedł Dulewicz. Musiałem ściągnąć Telusa w związku z tym. Było nas 10 na boisku. Udało nam się utrzymać w tym rygorze, że tak powiem, taktycznym w defensywie tylko przez kilka minut. Niestety Arka napoczęła nas bardzo szybko i do przerwy strzeliła nam jeszcze 2 bramki. Po przerwie, można powiedzieć, kontrolowała przebieg wydarzeń na boisku. Nie byliśmy w stanie nic praktycznie zrobić do przodu, a oni skarcili nas jeszcze 5 razy, w związku z tym wynik jest taki, a nie inny. Na pocieszenie mówiłem chłopakom po meczu, że lepiej przegrać raz 8-0 niż 8 razy po 1-0. Musimy się pozbierać, ponieważ czeka nas bardzo ciężki mecz do Przodkowa, które pokonało przecież niedawno Gwardię w Koszalinie 3-0. W trzeciej kolejce spotkań odbyło się kilka ciekawych pojedynków. Mówiliśmy Państwu o meczach z udziałem zespołów koszalińskich. Obie nasze drużyny swoje mecze przegrały, ale też warto zaznaczyć, kto w tej kolejce odniósł kolejne zwycięstwa. Na razie z kompletem punktów na czele ligowej klasyfikacji są Pogoń 2 Szczecin, a także tu niespodzianka. Wieżyca Pelplin, Beniaminek piłkarskiej trzeciej ligi odniósł 3. zwycięstwo z rzędu, podobnie jak właśnie Pogoń 2 Szczecin. Zatem przed nami komplet wyników trzeciej kolejki spotkań, cała tabela, a także zapowiedź kolejnej serii spotkań. Oto komplet wyników trzeciej kolejki spotkań. Gwardia Koszalin przegrywa z GKS-em Przodkowo 0-3. Arka 2 Gdynia rozgromiła Bałtyk Koszalin 8-0. Pogoń 2 Szczecin wygrała na wyjeździe z Gryfem Słupsk 3-1. Wieżyca Pelplin wygrała z Lechią 2 Gdańsk 2-1. Świt Skolwin pokonał Drawę Drawsko-Pomorskie 1-0. Remis w starciu Kartuz i Kartuzy z KS Chwaszczyno 1-1. Wineta Wolin pokonała Bałtyk Gdynia 1-0. Chemik Police podzielił się punktami z Kaszubią Kościerzyna. To spotkanie zakończyło się remisem 1-1. W tabeli z kompletem punktów na czele Pogoń 2 Szczecin. Tyle samo punktów ma Wieżyca Pelplin. Na trzeciej pozycji kolejny Beniaminek, Świt Skolwin 7 punktów. Po 6 mają GKS Przodkowo, Lechia 2 Gdańsk i Gwardia Koszalin. Nasza drużyna na 6 lokacie. Po 4 punkty mają KS Chwaszczyno i Wineta Wolin. Dolna część tabeli, 4 punkty Kartuz i Kartuzy, po 3 mają Arka 2 Gdynia, Bałtyk Gdynia i Bałtyk Koszalin. 2 punkty Kaszubi Kościerzyna, po 1 mają Chemik Police i Drawa Drawsko-Pomorskie, bez punktu Gryf Słupsk. Program czwartej kolejki, Gwardia Koszalin ponownie zaprezentuje się własnej publiczności, tym razem przeciwnikiem będzie Wineta Wolin. GKS Przodkowo podejmuje Bałtyk Koszalin. 2 razy z rzędu GKS mierzy się z drużynami z naszego miasta. Pogoń 2 Szczecin podejmuje Wieżyce Pelplin. To starcie 2 aktualnie czołowych drużyn ligi. Do tej pory obie ekipy wygrały wszystkie spotkania. Bałtyk Gdynia podejmuje Świt Skolwin, Lechia 2 Gdańsk zmierzy się z Arką 2 Gdynia, KS Chwaszczyno zmierzy się z Chemikiem Police, Drawa Drawsko-Pomorskie podejmuje Kartuzję Kartuzy i Kaszubia Kościerzyna zmierzy się z Gryfem Słupsk. W czwartej kolejce spotkań Gwardia Koszalin po raz drugi z rzędu zmierzy się na własnym boisku. Rywalem będzie Wineta Wolin. Zapowiada się ciekawa konfrontacja. W tej chwili Wineta ma na swoim koncie 4 punkty,
a zespół koszański punktów 6. Beniaminek piłkarski z regionu szczecińskiego, zatem tu ciekawa rywalizacja, natomiast Bałtyk Koszalin, aby zmazać plamę po ostatniej porażce, jedzie. No bardzo trudny teren, mierzyć się będzie z GKS-em Przodkowo. GKS w dwóch ostatnich spotkaniach odniósł komplet zwycięstw, zatem też zapowiada się ciekawa konfrontacja. Bałtyk będzie chciał się przełamać, ale faworytem będzie GKS i tutaj raczej trzeba liczyć na ciekawą konfrontację i oby niespodziankę w wykonaniu Bałtyku Koszalin. Na podsumowanie tego, co się działo w czwartej kolejce spotkań, zapraszam Państwa za tydzień, a w tej chwili kończymy. Do zobaczenia.